W Kleszewie odbyła się kolejna rajdowa impreza. Relacja Tomasz Wojciechowski. Piknik rajdowy na terenie pobyłej jednostce wojskowej był drugą imprezą organizowaną przez grupę WRC Pleszew w tym roku. Tym razem na miłośników zapachu palonej gumy i agresywnej jazdy na zakrętach czekali prawdziwi kierowcy rajdowy i prawdziwe rajdowe auta. Gościem specjalnym pikniku był Tomasz Płaczek, rajdowy i wyścigowy mistrz Polski, który przewoził uczestników N-grupowym Peugeotem 306. Kierowca promował bezpieczny i rozsądny styl jazdy. Na co dzień bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Niemniej jednak każdy chciałby sobie poszaleć, pojeździć samochodem szybko. Oczywiście jak najbardziej, ale należy to robić w warunkach bezpiecznych i w miejscach do tego po prostu przeznaczonych, nie na drodze publicznej. Nasza ekipa miała okazję wsiąść do rajdowej Hondy Type R i przejechać się z Piotrem Rudzkim, na co dzień występującym w rajdowych mistrzostwach Polski. Ja zaczynałem tak jak tutaj wszyscy zaczynają, od Coyotesów. No teraz jest to zrobienie tej licencji rajdowej, tego stopnia drugiego jest troszeczkę łatwiejsze, bo tam mniejsza ilość jest Coyotesów. Jak jeździłem, było 6, teraz bodajże 3. Przez chwilę na uczestników pikniku rajdowego czekał jeden z najnowszych modeli Mercedesa SLS AMG o pojemności ponad 6 litrów. Auto zostało uznane najpiękniejszym samochodem Europy. Można było również usiąść na fotelu pilota i przejechać się w ponad 300-konnej Subaru imprezie czy wyjątkowym maluchu. Auto ma inny silnik niż standardowe maluchy. Ma to 50 koni ten samochód. Rajdowa impreza w Pleszewie po raz kolejny okazała się strzałem w dziesiątkę. Na teren po byłej jednostce wojskowej przybyły tłumy. Piknik był również okazją do oficjalnej zapowiedzi drugiego rajdu o Puchar Pleszewa. Rajd odbędzie się w dniach 11-12 września. Dzień pierwszy będzie typowym dniem rozegranym na pleszewskim rynku ze sceną, na której później w sobotę odbędzie się koncert z odcinkiem ulicznym, który jeszcze chyba u nas w mieście przez cały czas istnienia miasta nie było. No, atrakcją naszą największą jest to, że udało nam się jako jedynym z Polski przekonać Krzysztofa Hołowczyca i Macieja Wisławskiego, że właśnie u nas w Pleszewie powrócą razem do auta rajdowego. Szersza relacja z pikniku rajdowego, który odbył się w ramach Dni Pleszewa, już wkrótce na antenie telewizji ProArt. Znajdziecie w nim Państwo wywiady z zawodowymi kierowcami rajdowymi, organizatorami i uczestnikami. Po raz pierwszy będziecie mogli Państwo zobaczyć, co dzieje się wewnątrz rajdówki za pomocą specjalnej kamery on board. W poniedziałkowych wydarzeniach to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę.